Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie, jak widzicie po tytule, o pracy, o mojej pracy, o moich przeżyciach, o moich poszukiwaniach pracy, o całym tym wszystkim, co składa się na to, że możemy powiedzieć, mam pracę. Od momentu, w którym powiedziałam Wam, że poszukuję pracy, pojawiło się bardzo wiele pytań dotyczących właśnie tych poszukiwań. Jak sobie radzę, gdzie szukam, co robię, jak robię, czy już mam pracę. I właśnie w tym filmie chciałabym wszystko tak zebrać i Wam opowiedzieć całą moją historię dotyczącą, jakby nie patrzeć, mojej pierwszej pracy. Jeżeli już tracicie wiarę w to, że kiedykolwiek znajdziecie pracę, bo wiem, że jest to bardzo, bardzo ciężki proces, no to chciałabym po prostu być Waszym takim wsparciem i motywacją, że naprawdę da się, tylko trzeba troszkę poświęcić na to czasu i trzeba być bardzo, bardzo cierpliwym. Na końcu tego filmu opowiem Wam też, jak dwa razy natknęłam się na tych samych oszustów, którzy pod przykrywką firmy marketingowej ukrywali coś zupełnie innego. Jeżeli ten film Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zapraszam Was na ten odcinek. Myślę, że zaczniemy od tego, że, tak jak wspomniałam, będzie to moja pierwsza praca. To nie oznacza, że nigdy wcześniej żadnej pracy nie wykonywałam, bo nie byłam po prostu zatrudniona na etacie, ale zdarzało mi się i pracować w biurze, i pracować w wypożyczalni samochodów, bo to były firmy moich rodziców, w których po prostu pomagałam im. W każdym razie nigdy nie byłam zatrudniona na etacie, nigdy nie miałam takiej swojej pierwszej pracy. Kiedy byłam w liceum, założyłam kanał na YouTubie i tak naprawdę od tego czasu to przerodziło się poniekąd w jakieś źródło zarobku i jakoś ten temat pracy mnie nie interesował, natomiast stwierdziłam, że to jest ten moment, że chcę zrobić coś więcej. Ja nigdy nie nastawiałam się na robienie z YouTube'a jakiejś kariery, nigdy nie chciałam, żeby to była moja praca. To w liceum była moja pasja, jakaś taka zajawka ciekawa, której nikt jeszcze nie robił i ja się tym chciałam zająć. I tak naprawdę z biegiem lat po prostu to fajnie się rozwijało, ale nigdy nie chciałam na tym zakończyć. Myślałam, że to jest idealny moment, żeby zrobić coś nowego, żeby popracować nad swoim CV, żeby dodać do niego jakieś fajne pozycje, żeby po prostu być ciekawym pracownikiem na rynku pracy, którego pracodawcy będą chcieli zatrudniać, który będzie ciekawy, który będzie potrzebny i który będzie rozchwytywany później. Swoje poszukiwania zaczęłam już kilka miesięcy temu, ale wydaje mi się, że nie byłam na to gotowa. W sensie szukałam tej pracy, ale nie wiem, czy chciałam ją znaleźć. Ja na początku korzystałam z serwisu pracuj.pl, którego chyba Wam nie polecę, bo przynajmniej u mnie się nie sprawdził. Ja kilka miesięcy wysyłałam CV właśnie przez ten portal. Odzewu raczej nie było. To znaczy, jeżeli wiecie, na czym polega pracuj.pl, to wiecie, że tam jest taki system, który Was, powiedzmy, powiadamia, na jakim etapie jest Wasza aplikacja. Na przykład u mnie ten status wszystkich aplikacji był całkiem w porządku, w sensie one wszystkie były otwarte, część była rozpatrywana, część po jakimś czasie była odrzucana. Przejście ze statusu otwarta na rozpatrywana trwało na przykład 2 miesiące. Co było po prostu dla mnie nie do pojęcia, bo ja chcę mieć efekt, wiecie, natychmiastowy. Dla mnie już nawet informacja, że coś jest odrzucone, była lepsza niż właśnie taki brak informacji. Rozumiecie, o co chodzi? Po prostu najgorsze z możliwych jest właśnie ten brak informacji. To jest najgorsze i to po prostu zabija Waszą cierpliwość i Wasze zaangażowanie, bo kiedy Wy nie widzicie postępu w swojej pracy i wysyłacie te CV-ki w ilościach milionowych, i nie widzicie, żeby coś się w ogóle działo, bo być może się dzieje, bo niektóre procesy rekrutacyjne są bardzo długie i trwają długo. I ja nie mówię, że tak nie jest, ale wiecie, nie macie tego efektu natychmiastowego. Także na pracy u mnie to wyglądało właśnie w ten sposób, że raczej ten odzew był niewielki. Więc ja byłam trochę sfrustrowana, trochę się z tym źle czułam, no bo stwierdziłam, że pewnie jestem beznadziejna, pewnie do niczego się nie nadaje. Zrobiłam te studia, te dwa kierunki, które są beznadziejne, nic mi to nie daje, nigdy nie znajdę pracy, będę zawsze bezrobotna i po prostu wszystko było na nim. I oczywiście tak nie myślimy. To jest najgorsze, co możecie zrobić. I ja w głębi ducha wiedziałam, że jestem świetna, że ja sobie dam radę, że mam umiejętności, że jestem uczciwa, lojalna, że będę świetnym pracownikiem. Ale wiecie, kiedy jesteście już tak zmęczeni tym wszystkim, no to sobie tak właśnie mówicie, tak, ale jestem beznadziejna. Ale w głębi duszy wiedziałam, że ja dam radę. I się nie poddaję, po prostu wysyłam dalej. Później, po jakimś czasie, natknęłam się na pewien artykuł. Ja no tak, wiecie, falami wracałam do tego, tak? Bo tu był jakiś wyjazd, więc zapominałam o tych CV-kach. Tutaj znowu coś się działo, znowu zapominałam. Więc u mnie to było takie falami, tak? No i w końcu znowu przyszła kolejna fala. Szukam pracy. Siadłam, znalazłam pewien artykuł.
To Wam też mówiłam w którymś vlogu, Wam linkowałam ten artykuł. Bardzo ciekawy był napisany i dotyczył tego, jak napisać swoje CV, żeby było zauważone. I w tamtym momencie stwierdziłam, tak, moje beznadziejne CV muszę zmienić. Jest beznadziejne, nie czuję się z nim dobrze, uważam, że jest takie wyprute ze wszelkich emocji, z mojej kreatywności, z mojej osobowości, więc zrobię je na nowo. Usiadłam, zaprojektowałam swoje CV w Canwie. Bardzo Wam polecam ten program, naprawdę mają mnóstwo przepięknych szablonów CV. Niektóre są bardziej odjechane, inne są bardzo profesjonalne. Jakby jest tam bardzo, bardzo dużo szablonów, na pewno jakiś Wam się spodoba i na pewno któryś Wam będzie odpowiadał. W każdym razie zrobiłam te dwa nowe CV, przerzuciłam się na OLX-a i zaczęłam wysyłać kolejne CV-ki. I tym razem miałam odzew praktycznie następnego dnia po wysłaniu. Byłam umówiona już na dwie rozmowy. Wysłałam i następnego dnia zaczęły być telefony, więc dla mnie to było wow, co się dzieje? Tu mam zeszyt, bo napisałam sobie daty. Pierwszą rozmowę, jaką miałam umówioną, miałam w czwartek 12 września. Nagrywałam Wam wtedy vloga. I to był pierwszy telefon. Nie będę Wam znowu podawać miejsc pracy. W każdym razie to była praca na recepcji. I dostałam również wtedy, dzień później, zaproszenie na dzień próbny. Natomiast dzień później, bo 13 września, miałam w ciągu jednego dnia trzy rozmowy kwalifikacyjne, takie stacjonarne, plus jedną przeprowadzoną telefonicznie. Więc jak widzicie, było tego sporo, a to były tylko dwa dni. I tego 13 września byłam zaproszona na rozmowę w pewnej firmie meblarskiej, również do zarządzania całym marketingiem, social mediami i to ogólnie takie marketingowe stanowisko. To była pierwsza. Druga propozycja to było prowadzenie sklepu internetowego z branży beauty. Trzecia propozycja to była praca w muzeum. I tak jak mówiłam, tego dnia też miałam przeprowadzoną rozmowę telefoniczną, zupełnie niespodziewaną. To była moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna telefoniczna, ale myślę, że dałam sobie radę. Krótko chciałam Wam też opowiedzieć o moich przygotowaniach do rozmowy o pracę. Słuchajcie, to jest bardzo stresujące, no to nie ma co się oszukiwać. Kiedy nie chodzicie na takie rozmowy regularnie, no to jesteście tym bardziej zestresowani, bo kiedy już się wdrożycie w to, to jest Wam łatwiej, no bo to już mniej więcej wiecie, czego możecie się spodziewać. Ja sobie na przykład czytałam w internecie najczęściej zadawane pytania przez rekruterów, najczęstsze odpowiedzi, próbowałam sobie przygotować jakieś kwestie po angielsku, żeby, wiecie, już mieć to w głowie, żeby się później nie stresować, bo wiadomo, że spontanicznie jest bardzo ciężko coś powiedzieć, a przynajmniej ja mam taki problem, żeby się skupić, bo po pierwsze musicie odpowiedzieć na to pytanie, ułożyć sobie odpowiedź w głowie po polsku, jeszcze przetłumaczyć na angielski i to jest dla mnie ciężkie, więc jakby to było bardzo stresujące dla mnie, także właśnie sobie poczytałam o tym w internecie. Przechodzimy dalej w mojej historii, do momentu, w którym już dostałam pracę. Dostałam pracę na recepcji w pewnym gabinecie kosmetologicznym. Tam spodobało mi się, ogólnie dużo rzeczy mi się tam spodobało, ale też spodobało mi się to, że jest możliwość awansowania i bycia menadżerem jednego z salonów gabinetów kosmetycznych. Więc stwierdziłam, super opcja, myślę, że może być fajnie. Byłam na tej rozmowie, zostałam zaproszona od razu na dzień próbny. Na tym dniu próbnym byłam 2 godziny. Po tym dniu próbnym dostałam telefon, w którym właśnie zostałam zaproszona do współpracy. Pani powiedziała, że chciałaby ze mną podpisać umowę i że chciałaby przyjąć mnie na to stanowisko. I słuchajcie, ja się ucieszyłam, ale później przyszedł czas na moją kompletną załamkę. I pewnie nie wszyscy będą tak reagować, ale dla mnie, osoby, która już dawno skończyła szkołę, już dawno skończyła studia i prowadzi teraz zupełnie inny tryb życia, wolny tryb życia przede wszystkim, ja byłam przerażona. Ja byłam naprawdę przerażona, że nagle moja wolność się skończy, że będę po prostu w tej okropnej, nudnej rutynie, że jak ja teraz sobie poradzę, że już teraz będę tylko pracować, że już będę siedzieć tylko na tyłku w tej pracy, że już żaden wyjazd nie będzie możliwy, żadna wycieczka, wiecie, żadna spontaniczność. Mnie, szczerze mówiąc, to zabiło. Na moment. I ja się popłakałam i mówię, ja nie chcę tej pracy, bo ja nie chcę stracić mojej wolności. Dla mnie ta moja wolność była tak niesamowicie ważna i to było dla mnie tak przerażające, że ja teraz będę cały czas w pracy, że ja będę musiała codziennie tam być i
chociaż nie musiałam akurat w tej pracy, ale wiecie, o co chodzi, po prostu nagle z takiego wolnego człowieka, który decyduje o wszystkim tak naprawdę samodzielnie i nie musi być zależnym od zupełnie nikogo, nagle stałam się trybikiem w machinie, kimś, kto nie ma tej wolności. I to było dla mnie bardzo ciężkie, no ale pomyślałam sobie, że Magda, każdy tak ma. Jeżeli nie pracuje w wolnym zawodzie, to każdy tak ma. Dasz radę, nie poddawaj się, nie możesz teraz wątpić, bo jeszcze nie wiesz, jak tam będzie. Moja historia w pierwszej pracy nie trwała zbyt długo. Ja wam o tym nie mówiłam, że dostałam tę pracę i w sumie dobrze, bo bym musiała później tłumaczyć, jak to się stało, że nie mam tej pracy. W każdym razie, słuchajcie, ja pracowałam tam jakoś tydzień, 5 dni, nawet nie wiem. Chyba przepracowałam około 40 godzin. Kiedy przyszłam do tej pracy, zostałam kompletnie rzucona na głęboką wodę, co jest trochę niekomfortowe, ale w sumie wyszło mi na dobre, bo bardzo dużo się nauczyłam. Ja musiałam dopełnić grafik drugiej recepcjonistki, bo tam była jeszcze jedna recepcjonistka, ona już miała grafik ustalony, ja musiałam wypełnić te dni, kiedy jej być nie mogło. I byłam tam, pamiętam, dwa pierwsze dni, z czego jeden to były właśnie te 2 godziny dnia próbnego, a drugi dzień to chyba od 13 tam byłam do końca dnia, czyli tam powiedzmy do 20. I w te 2 dni, powiedzmy, że ktoś mnie czegoś uczył. Trzeciego dnia, kiedy tam byłam, byłam już zupełnie sama. To znaczy, ktoś przez kilka godzin był, ale on jakby nie był dla mnie dostępny. W sensie, to nie była osoba, która siedziała ze mną, która mi wszystko tłumaczyła. Ja byłam tam sama, więc byłam trochę przerażona, szczerze mówiąc, bo nagle wszystko musiałam zrobić sama. Wydaje mi się, że dałam radę. Później już się nawet wdrożyłam. Spodobało mi się to miejsce. Ale ja miałam kilka otwartych rekrutacji. Tak, byłam na tych rozmowach, o których wam mówiłam w ten piątek, czyli dzień po tym, jak byłam na rozmowie w tym miejscu, w tej recepcji, w tym gabinecie. Ale nie wiedziałam, co się tam stanie, tak? No byłam na rozmowach, te procesy trwały około tygodnia, 2 tygodni. I jakby nie miałam żadnych informacji. W międzyczasie, kiedy już jakby przyjęłam tę ofertę, zadzwonili do mnie z tego sklepu internetowego, też chcieli mnie zatrudnić. Wtedy odmówiłam, no bo już miałam tę pracę. Jakby w tym sklepie meblarskim, gdybym tylko się zdecydowała, to mogłabym podpisać tę umowę już nawet bez żadnego drugiego etapu, bez niczego. Ale też się nie zdecydowałam, stwierdziłam, że jednak się nie widzę w tej firmie, więc zostałam tutaj. Ale kiedy byliśmy na wyjeździe weekendowym, w pewien poniedziałek, nie pamiętam, który to był, zadzwoniła do mnie pani z miejsca, którego się w ogóle nie spodziewałam. W sensie jakby była na tej rozmowie i nie pomyślałam, żeby w ogóle chcieli mnie zatrudnić. W sensie pomyślałam, że będzie milion lepszych osób od ciebie. Nie dostaniesz się tam. A pani zadzwoniła i powiedziała: pani Magdo, jest pani super kontaktowa, super otwarta, ma pani ekstra angielski, zapraszamy do nas. Ja byłam w szoku. Ja byłam w szoku i powiedziałam: okej, dziękuję, to ja się muszę zastanowić. I się rozłączyłam, znaczy no wiecie, to inaczej wyglądało, ale w każdym razie powiedziałam, że muszę się zastanowić. Pamiętam, że wtedy jechaliśmy z Patrykiem samochodem, ja się rozłączyłam i momentalnie sobie pomyślałam: po co do mnie zadzwoniłaś? Po co? Po co mi to było? Dlaczego musiało mi się to przytrafić? Ja już mam pracę, ja już nie chcę innej pracy, ja już tam pracuję, ja już powiedziałam, że tam będę pracować. Powiedziałam coś tym ludziom i dla mnie to był taki problem, bo ja jestem bardzo słowną osobą, ja jestem bardzo uczciwą osobą, ja nigdy nie chcę nikomu robić problemu, a w tym momencie to był dla mnie problem. Bo nagle dostałam dużo, dużo lepszą ofertę pracy. Naprawdę, porównując warunki, to była ogromna zmiana na plus. W głębi duszy wiedziałam, że ja muszę przyjąć tę drugą propozycję, bo jest milion razy lepsza. Pamiętam, że w tamtym momencie zaczęłam pisać do moich znajomych, co by zrobili. Porównywałam jedną pracę do drugiej pracy. No wszyscy oczywiście mówili: no serio? Zastanawiasz się nad tym? Bierz tę drugą pracę. A ja byłam po prostu tak strasznie rozerwana, bo nie chciałam nikogo zawieść. Ale wiedziałam, że muszę to zrobić. No i zgodziłam się. Zadzwoniłam do tej pani, powiedziałam, że jestem przeszczęśliwa, że mogę z nimi pracować, że w ogóle się nie spodziewałam takiej propozycji i że bardzo chętnie podejmę z nimi współpracę. I tym sposobem miałam nową, pierwszą pracę w przeciągu dosłownie kilku dni. Nie planowałam tego, w ogóle nie myślałam, że z tego nowego miejsca do mnie zadzwonią i będą chcieli mnie zatrudnić, więc przyjęłam tamtą ofertę.
Więc jak widzicie, kiedy już ta machina ruszy, no to ruszy. I najgorsze jest właśnie to, kiedy chodzicie na różne rozmowy rekrutacyjne, które mają różne długości tych procesów rekrutacyjnych i teraz nie wiecie, przyjąć tę pracę, poczekać na inną, przyjąć, poczekać. A jak poczekam, to co się stanie? To może tam mnie nie zatrudnią, a tu już będą chcieli zatrudnić kogoś innego. Wiecie, to są strasznie ciężkie sytuacje, no więc czasami niestety trzeba zrobić tak, jak ja zrobiłam. W każdym razie już teraz oficjalnie mogę Wam powiedzieć, że mam nową pracę. Nie powiem Wam na razie w jakim miejscu, co to jest za praca, co to jest za miejsce. Nie będę Wam o tym mówić z dwóch prostych powodów. Po pierwsze, nadal nie wiem, czy chciałabym się dzielić taką informacją. A po drugie, nic nie jest jeszcze przesądzone. Ja teraz podpisuję umowę na okres próbny 3 miesięcy i wiecie, wszystko się może wydarzyć. Mój pracodawca może stwierdzić, że nie, ty jednak się do tej pracy nie nadajesz, albo ja mogę stwierdzić, nie, słuchajcie, ta praca mi się nie podoba, nie czuję się w tym dobrze, nie widzę się w tym, nie chcę tego robić. Więc dopóki to nie będzie coś pewnego, to na pewno Wam o tym nie powiem, więc przez najbliższe 3 miesiące na pewno Wam nie zdradzę nic związanego z pracą, takiego konkretnego, gdzie pracuję, co robię i tak dalej. A kiedy Wy to oglądacie, to pracuję w tym miejscu już 3 dni, więc na pewno wiem, jak tam jest i jak mi jest. A na razie, jak widzicie, jestem bardzo pozytywnie do tego nastawiona. Cieszę się, słuchajcie, cieszę się. Jutro idę do pracy, więc no zobaczymy, jak to będzie. Jestem na razie podekscytowana. Jutro może będę trochę bardziej przerażona. I na zakończenie tego filmu, tak jak Wam obiecałam, chciałabym Wam opowiedzieć o pewnej firmie oszustów. Byłam na takich rozmowach 2 razy. Zupełnie się nie spodziewałam, że w drugi raz idę w dokładnie takie samo miejsce. Nie będę tutaj sypać nazwami firm, ale być może, jeżeli usłyszycie tę historię, to po prostu zapali Wam się czerwona lampka, jeżeli po prostu taka sytuacja Was też spotka i nie pójdziecie tam. No chyba, że chcecie, no to jakby inna sprawa. Aplikowałam do firmy marketingowej, która figuruje pod co najmniej 3 czy 4 nazwami. Wtedy ja jeszcze o tym nie wiedziałam. Znałam jedną nazwę, ale później okazało się, że ta firma ma około 4 nazw, a może i nawet więcej, szczerze mówiąc, nie wiem. Poszłam, pamiętam na tę rozmowę, w ogłoszeniu było 4000 brutto. Później, kiedy przyszłam na rozmowę, było już 2500 na rękę. Stwierdziłam jeszcze wtedy, okej, wiecie, no jestem nowym pracownikiem, może to taka stawka na okres próbny, później wskoczymy wyżej, jest okej. Natomiast na dniu próbnym już się dowiedziałam, że nie ma w ogóle żadnej podstawy, tylko prowizja. A od czego zaraz się dowiecie. Na tej rozmowie próbnej były mi zadawane no, różne pytania. Najważniejsze pytanie, jeżeli to usłyszycie, czerwona lampka. Teraz muszę sobie przypomnieć. Na pewno był rozwój, wynagrodzenie, atmosfera. I uszereguj to w kolejności, co jest dla Ciebie najważniejsze. Jak to pytanie się pojawi, bądźcie czujni. Nie mówię, że zawsze to będzie oznaczało coś złego, ale bądźcie czujni. Kolejna sprawa to jest system pracy. W naszej firmie mamy 2 możliwości pracy. Można pracować przy organizacji eventów. Drugi sposób polega na pracy zespołowej. Tworzymy swój zespół i robimy swoją własną firmę. I najważniejsza informacja, która może być kluczowa, ta firma współpracuje z organizacjami charytatywnymi typu UNICEF, WWF, coś tam jeszcze. I jakby nie skupiamy się na tych organizacjach charytatywnych. Ja nie chcę żadnego złego słowa o nich powiedzieć, bo to w ogóle nie ma jakby związku. Ale kiedy usłyszycie, że jest agencja marketingowa, która współpracuje z tymi organizacjami charytatywnymi tylko, bo tam nie ma żadnych innych marek z tego co wiem, to uciekajcie. Z pracą marketingową absolutnie ta firma nie ma nic wspólnego. Okej, no może tam 2%. Może inni ludzie się tym zajmują, ale nie wy. Ja jeszcze nie wiedziałam po tej rozmowie, co mnie czeka, więc kiedy zadzwonili do mnie, że chcą mnie zaprosić na dzień próbny, powiedziałam okej, idę. Spotkaliśmy się w kawiarni, zaczęliśmy rozmawiać. Wtedy też dowiedziałam się, że nie ma żadnej podstawy finansowej, jest tylko prowizja. No i wtedy zostało mi zaproponowane, że przejedziemy się na jedno tam z warszawskich osiedli i pokaże mi ta osoba, jak ta praca wygląda. Ja jako grzeczna, miła, kulturalna osoba stwierdziłam, okej, jest to dziwne, ale dobra, pojedźmy, zobaczę. Nie nastawiam się negatywnie, żeby nie było, że rezygnuję zbyt szybko. Zmieniam imię teraz tej osoby, powiedzmy, że jest to Bartek. Bartek zabrał mnie na jedno z warszawskich osiedli na końcu świata.
Kiedy dotarliśmy na miejsce, ja już wiedziałam, że ta praca nie ma absolutnie nic wspólnego z marketingiem. I szczerze mówiąc, nie wiem, czemu nie powiedziałam, okej, nie pasuje mi to, wracam do domu. Pewnie dlatego, że jestem miła i grzeczna. Zostałam. Spędziłam, słuchajcie, 8 godzin na pukaniu do drzwi i pytaniu ludzi, czy chcieliby zostać darczyńcami tych właśnie fundacji charytatywnych, o których Wam mówiłam. 8 godzin! Czemu ja stamtąd nie wyszłam wcześniej? Nie wiem, po prostu stwierdziłam, że jeżeli już Bartek chciał mi poświęcić swój czas, że jeżeli już mnie tu wziął, ma też do zrobienia swoją pracę, no to po prostu zostanę, nic mi się nie stanie, nie miałam w tym dniu niczego zaplanowanego, chociaż nie byłam na to przygotowana. Nie byłam przygotowana na to, że musieliśmy się tam wślizgnąć, kiedy ktoś wychodził furtką, bo przecież kodem, nie mieliśmy kodu, ochrona by nas nie wpuściła, żaden mieszkaniec też by nas nie wpuścił, więc musieliśmy się przemknąć przez furtkę, później tak samo było z każdą klatką. Było mi tak strasznie wstyd. Słuchajcie, ja nie oceniam, jeżeli ktoś wykonuje taką pracę, okej, ale niech to jest wprost powiedziane, że to będzie taki rodzaj pracy. Ja nie byłam na to przygotowana. Sposób, w jaki Bartek wykonywał tę pracę, był dla mnie straszny. Ja czułam się tak, jakbym chciała się zapaść pod ziemię, bo to było straszne. To dla mnie to było nachodzenie ludzi w ich własnym domu. Bartkowi nie przeszkadzało to, że przed mieszkaniem stał wózek ewidentnie dla małego dziecka, niemowlaka. I nie przeszkadzało mu, żeby napierdzielać w drzwi pięścią, czy po prostu non-stop wciskać dzwonek. Nie przeszkadzało mu to. Kiedy ja mówiłam, słuchaj, może następnym razem zapukaj delikatnie, tam chyba w tym mieszkaniu jest dziecko, być może ono śpi. To jest problem dla matki, jak dziecko się obudzi. Nie przeszkadzało mu to. Nie przeszkadzało mu to, żeby stosować naprawdę okropne komentarze. Pukaliśmy na przykład do starszej pani, która powiedziała, że przeprasza, że w tym momencie nie ma pieniędzy, że musi się zastanowić, czy może sobie pozwolić na taki wydatek. To był tam miesięczny wydatek iluś kilkudziesięciu, powiedzmy, złotych, jeżeli się przyłączacie do takiej organizacji, do bycia darczyńcą. I ona powiedziała, że musi się zastanowić, musi to przemyślić, przeliczyć swój budżet. I że teraz nie może odpowiedzieć, ale może jak przyjdzie następnym razem, no to już mu coś wtedy odpowie. Ta pani jeszcze nie zamknęła drzwi, a on do mnie powiedział: ta, na pewno nie ma pieniędzy, przecież to staruszka, ma emeryturę. Słuchajcie, i to było cały czas. Cały czas było właśnie walenie w drzwi, były strasznie chamskie komentarze na zasadzie: mnie się to należy. Nie zrobi pani tego dla biednych dzieci, dla biednych zwierzątek? A dla pani te, dobra, x złotych to jest dużo? Naprawdę? Ale przecież ma pani takie mieszkanie, to chyba nie będzie tak dużo. Postanowiłam zostać na ten cały dzień, żeby nie zrobić mu przykrości, szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Bartek powiedział mi, że właśnie ludzie nie chcą mnie wpuszczać, że się strasznie denerwują, kiedy oni wchodzą. I ja też to zauważyłam, bo kilka osób wykopało nas po prostu dosłownie z mieszkania. Kiedy już wróciliśmy z tego osiedla, to ja powiedziałam: słuchaj Bartek, ta praca nie jest dla mnie, bardzo ci dziękuję, że pokazałeś mi tę pracę, że mogłam zobaczyć, jak pracujesz i tak dalej, wszystko ładnie, podziękowałam, chciałam się pożegnać, ale ci ludzie mają jakby wyprane mózgi. On cały czas naciskał, ale gdzie ci będzie lepiej, ale zostań, ale ja ci pokażę moje wyciągi z konta bankowego, zobaczysz ile ja zarabiam po prostu takie pieniądze. Po czasie znowu się na to złapałam, na tę samą firmę, znaczy może nie tę samą, ale no nie wiem w sumie, szczerze mówiąc, czy to jest ta sama firma, czy to jest inna firma, miała inną nazwę. W życiu bym nie pomyślała, że mogę trafić na kolejny raz na tych samych ludzi. Poszłam na rozmowę rekrutacyjną, usłyszałam dokładnie te same pytania, później zostałam zaproszona w dokładnie ten sam sposób na dzień próbny, odmówiłam, zapytałam, tym razem zostałam przydzielona do tej organizacji eventów. Jeszcze nie miałam pewności, że to jest na pewno to samo, ale kiedy zapytałam o więcej informacji dotyczących tego eventu, niby organizowanego, to usłyszałam, że to będzie event w galerii albo na targu. Na targu. Ale ta pani jeszcze nie wie, nie ma żadnych szczegółów dotyczących tego wydarzenia, więc to nie mogło być jakieś ogromne, zorganizowane wydarzenie. To po prostu byli ludzie, którzy chodzili po galerii i w taki sam sposób zaczepiali innych ludzi. Masakra, słuchajcie, więc jeżeli usłyszycie to, o czym wcześniej Wam mówiłam, nie idźcie, nie wierzcie, bo to nie jest żadna agencja marketingowa, a na pewno nie taka, w której chcielibyście pracować. Uwierzcie mi, złapałam się na to dwa razy.
I zawsze to było pod inną nazwą. To są jacyś straszni, straszni oszuści. W każdym razie kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobał i na końcu Was trochę przestrzegłam przed nieuczciwymi pracodawcami. Koniecznie dajcie mi też znać, jakie Wy macie doświadczenia z pracą, jaka była Wasza pierwsza praca, czy natknęliście się na jakieś dziwne oferty. Jestem bardzo ciekawa, piszcie w komentarzach. Jeżeli Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i widzimy się już w kolejnym filmie. Buziaki, do zobaczenia. Pa!